zrobione na to. Jak pani szyje, ten kawałeczek, czy ten, gdyby się pani pomyliła, to pani biegnie. Aha. Tak. I trzeba patrzeć, jak jest kanwa, bo kanwa jest w tą stronę dłuższa, a w tej stronę węższa. I to pani musi, bo jeżeli pani da w inną stronę, to zdeformowane będzie. Trzeba wiedzieć, który obraz robić w tą stronę, a który w tą stronę. Dobrze, no i to i potem pani robi łączy na warstwy. Nie, mieści. Jak zacznę nitką tą, to tak, sobie już jadę cały czas. Do samochodu, nie. Potem, no, w tej róży jest siedem kolorów. Można to nawet, gdyby, wygląda to normalnie jak haft komputerowy, ale to jest rękodzieło. Wszystko rękodzieło. Wpisywać, ja mogę na strych włożyć. Obrączki, i pytam czy młody, bo teraz jest moda, że są srebrne obrączki. Jeżeli młodzi mają srebrne, to ja to robię srebrem. A nawet robię, kiedyś robiłam takiej pani, co w tamtym roku brali a teraz brali kościelny. Więc im umieściłam tu datę ślubu cywilnego, tu ślubu kościelnego. Czy chcą Elżbieta, czy Ela, czy Maciek, kto się pyta. Są tacy, że chcą tym napisem. No ci akurat nie chcieli te czerwone. Dobrze, ale szkicuje sobie pani jakoś wcześniej? Nic nie. Ja z metą. Są, wie pani, te takie gotowe, co są. Ale niech pani nie kupuje, bo jak pani by chciała wybrać coś, w ogóle zabarwią kolory. Ja kupuję 5-6 metrów. Bo są niemieckie, a są nasze. Ale ja robię DMC, to może by się 30 lat. To ja pokażę pani na tym nawet pani. Nie, co pani mówiłam, te takie robię 10 na 10. Na całe. I wtedy sobie pani, jak sobie pani to zrobi, to będzie pani wiedziała, w którą stronę. Czy w tą stronę kanwę wziąć, czy w tą stronę. Bo jest obraz, że się robi. Dobrze, a jest, że się robi wzdłuż, bo jak wzdłuż pani zrobi, to taka kita wyjdzie. I tutaj, o, widzi pani, tak jak tutaj, te wszystkie są, dajmy na to, przejścia tu, co pani się pyta. O. Tu są takie zrysunki. Chce pani sobie robić naszymi, to pani, tu ma numery. Chce pani robić DMC, tu są. Kolory nic. I na tym takim, na takiej siatce, o widzi pani, są różne znaki. Są kolory. No to ja to już robię ponad 10 lat, to dobry tydzień. Dobry tydzień tak po 8 godzin. A jest nieraz, że siedzę cały dzień, a nieraz, że cały dzień wcale tego nie robię. Nie da się, bo to jest po prostu wena. Pani Lucjanie, co jest prościej? Malować czy haftować? Czy robi takie coś? Czy tak jak pan robi? Ołówek, akwarela? Sądzę, proszę pana, że łatwiej jest malować jak to robi. To jest ta tak, bo to ja wiem. Łatwiej? Łatwiej. Piękne. No. Łatwiej, bo także ja mam jeszcze takie pełen zlem pan sobie pociągnie, prawda? A tutaj jednak trzeba o za każdym razem. Do gdzie jest 10 lat. Czyli to jest najstarszy? Na te cienie, jak są to kolory są. No dobra, no ale dobra, no ale to takie przejście, takie płynne. Jak zacznę nitką tą, to sobie już jadę cały czas. Do samochodu, nie. Potem, no, w tej róży jest siedem kolorów. Można to nawet, żeby wygląda normalnie jak haft komputerowy, ale to jest rękodzieło. Wszystko rękodzieło. Wpisywać, ja mogę na strych włożyć. Obrączki, pytam czy młody, bo teraz jest moda, że są srebrne obrączki. Jeżeli młodzi mają srebrne, to ja to robię srebrem. A nawet robię, kiedyś robiłam takiej pani, co w tamtym roku brali a teraz brali kościelny. Więc im umieściłam tu datę ślubu cywilnego, tu ślubu kościelnego. Czy chcą Elżbieta, czy Ela, czy Maciek, kto się pyta. Są tacy, że chcą tym napisem. No ci akurat nie chcieli te czerwone. Dobrze, ale szkicuje sobie pani jakoś wcześniej? Nic nie. Ja z metą. Są, wie pani, te takie gotowe, co są. Ale niech pani nie kupuje, bo jak pani by chciała wybrać coś, w ogóle zabarwią kolory. Ja kupuję 5-6 metrów.